Na początek chciałem zapytać się, z jakiego filmu jesteś najbardziej zadowolony, ale to byłoby pytanie niesamowicie trywialne, bo rozumiem, że z najnowszego zawsze tak jest. No oczywiście, że z najnowszego zawsze tak jest i ten ostatni film zawsze jest taki najbliższy, tak? Także no w tym momencie to jest mój ulubiony film, Body Ciało. Nagroda w Berlinie, no to jest bardzo, bardzo ważna nagroda, ponieważ w Berlinie przede wszystkim rzadko otrzymujemy nagrody. No i zbiegła się z Oscarem. To też jest taki symptom. Może po prostu sytuacja polskiego kina poprawiła się na tyle, że już będziemy bardziej dostrzegani. No na pewno tak jest, że co dwie nagrody to już nie jedna i tak ten Oscar z tym naszym srebrnym niedźwiedziem koło siebie był. No i to może być traktowane tak na przykład przez zachodnich dystrybutorów czy dyrektorów festiwali, że może nadchodzi jakaś nowa polska fala, tak jak było z kinem rumuńskim, które otrzymało Złotą Palmę w Cannes i to tak by toczy się do dziś, że ich filmy są zawsze obecne, tak? I wszyscy selekcjonerzy festiwali, dystrybutorzy interesują się, pytają, a czy jest jakiś rumuński film? No więc być może teraz nadejdzie ten moment, że będą pytali się, czy jest jakiś polski film. W jaki sposób dobierasz aktorów do swoich filmów? Bo rzadko w tych filmach aktorzy się powtarzają. Myślę, że w taki sposób, że piszę dla nich role. Znaczy, to są scenariusze od aktorów, tak? Od aktorów pisane, tak. Ja od razu wiem, kto chce, żeby on mnie zagrał i już dla tej osoby piszę rolę. Jak się pracowała na przykład Juliette Binoche? Jaka to jest osoba? To jest osoba bardzo w sumie normalna, otwarta i ona w momencie, w którym ufa reżyserowi, to idzie za nim, tak? Czyli jest typową, profesjonalną, bardzo dobrą aktorką. Czyli jeżeli zaufa ci, to już za tobą podąża, tak? Nie ma takiego czegoś, że podważa na przykład twoje zdanie na dany temat, tylko nie, tylko idzie za tobą. Nie ma takiej maniery gwiazdorskiej, jak niektóre te zachodnie aktorki posiadają, które zwłaszcza dostały Oscara. Nie, to są też takie trochę jakby mity, tak? Dotyczące osób, które są sławne, czy tam dostały Oscara, czy coś tam. Są tacy sami ludzie jak my. I reagują różnie w różnych sytuacjach i mają lepsze lub gorsze dni. Natomiast nigdy to nie jest tak, przynajmniej z Juliette Binoche, tak nie jest, żeby to ona miała jakieś szalone maniery gwiazdy, tak? Oczywiście właśnie przez to, że jest dość osobą otwartą, tak jak powiedziałam, ciekawą świata, no to wygląda praca z nią zupełnie zwyczajnie. Sponsoring został na Zachodzie bardzo dobrze przyjęty. Czy miałaś jakieś inne propozycje pracy na Zachodzie? Czy nawet w Hollywood może, nie wiem? Propozycje są, przychodzą z różnych stron świata, szczególnie teraz po Srebrnym Niedźwiedziu też. Nie jest to tak, że jest ich jakoś bardzo dużo, ale tak jak mówię, kilka jest i trzeba teraz po prostu sobie spokojnie rozważyć to, co dokładnie chce się robić. Ja jednak jestem bardzo skupiona na kinie autorskim, czyli niekoniecznie jak dostaję gotowy scenariusz, to jest jeszcze scenariusz na przykład filmu typowo komercyjnego, niekoniecznie jak gdyby ja się w to zaangażuję, raczej bardziej będę podążać swoją drogą. Czyli rozumiem, że Hollywood odpada. Znaczy, no to jakaś bez sensu rozmowa. No ja nie jestem w Hollywood, jestem w Europie, otrzymałam nagrodę europejską i no, nie mam jakby takich marzeń o Hollywood, tak? W tym momencie chciałabym robić europejskie kino i w tym jak gdyby czuć się coraz pewniej, tak? A jeżeli kiedyś w przyszłości miałabym możliwość zrobienia filmu, na przykład jakiegoś independent, jak to się mówi, niezależnego, takie filmy w Ameryce powstają, no to dlaczego nie? Ale jeżeli chodzi o wielkie jakieś produkcje i tak dalej, to ja bym się na pewno w tym nie odnalazła. Czyli bardziej Sundance niż Hollywood? Bardziej Sundance niż Hollywood. A nad czym teraz pracujesz? Pracuję nad kilkoma filmami naraz. Myślę, że to jest bardzo typowe dla jakiegoś etapu rozwoju reżysera, że należy mieć kilka projektów, nie wiadomo, który pierwszy wypali. Od czego zależy to wybór ostatniej, no po prostu tego, co się realizuje? Od zbiegu wielu okoliczności. Mam mały film polski w przygotowaniu, mam film, mój pierwszy film anglojęzyczny, ale tak jak mówię, nigdy nie wiem, który z tych filmów powstanie pierwszy.